Ja próbowałem uzmysłowić, jak artyści, którzy postrzegają sztuki wizualne naprawdę jako czysto wizualne, czyli nie takie, gdzie ważny jest kontekst i inne sprawy, jak tam te procesy zachodzą, co powoduje, że jedne rzeczy są ich zdaniem lepsze od drugich, czyli krótko mówiąc, zajmowałem się pojęciem piękna i chciałem, może nie udowodnić, ale przybliżyć pojmowanie tego piękna jako wartości bezwzględnej, a nie względnej, jakby się wydawało. Człowiek w głowie uruchomi tę część, która jak gdyby odpowiada za harmonię, za odczuwanie harmonii, czyli pasowanie do siebie elementów w najprostszym jak gdyby układzie. No tak, a na przykład mogłaby być, bo to jeszcze tutaj, widzicie Państwo, tu jeszcze mamy podłogę w szachownicy. I tutaj się zrobiło tło, kanapa i podłoga. Takie zdjęcie znalazłem, pomyślałem, że różne poduszki, o, na przykład ta chyba jest trochę lepsza od poprzedniej poduszka, bo ma trochę ciemniejszą kratkę i bardziej wyrywa się z tej kanapy, ponieważ kanapa też wcale tak bardzo nie wynika, nie znika w tle. Na przykład kierunki tego faceta, co kosi trawę, tej dziewczyny, która idzie i to wszystko, wszystko, co tu jest, ma swój sens czysto wizualny. Taki właśnie typu natężenie, kolor, trochę bledziej, trochę ciemniej tego kota. Tutaj malowałem tego za mocnego, zrobiłem go za czarny, musiałem go tak zszarzyć, żeby nie przywalał tak, bo on po prostu odciągał uwagę od tego innego, tylko ten kot był widoczny. To samo się dzieje z takim Fiatem, że on jest nie bez powodu przycięty, jakby cały, to on też jakoś taki był zaważny, się robił, natomiast jak go jest Bóg, to on się stawał tylko elementem kompozycji, gdzie się tam otwierał i takie tam różne dyrdy małe, ale dość podstawowe, jeśli idzie o wyraz. A to jest Matisse obraz, który mi się podobał. Też ma trochę podobną zasadę jak to zdjęcie mojej mamy na tle katedry, czyli tu jest jakieś wzorki na kimonie dziewczyny i odbicia na wodzie. I mimo, że ten obraz jest rzeczywiście na pierwszy rzut oka, nawet nie na pierwszy, w ogóle jest po prostu namazany, to jest po prostu powycierany, jak gdyby się byle jak ten, ale rzeczywiście jak gdyby byle jak, bo te wszystkie maźnięcia są z potworną precyzją zrobione i rzeczywiście, żeby zasada tego, że jest nie za dużo, nie za mało i w odpowiednich miejscach i kierunkach, żeby zrobić wrażenie takiego jak gdyby chaosu, ale jednak nie chaosu, zasada podobna jak z tym zdjęciem z Florencji, żeby to się stało. Jest to tylko pozornie wygląda jak maestro. Prawda jest taka, że w ogóle jeżeli chodzi o obrazy, o sztukę, o plastykę, no jest to trudny temat, bo w szkołach, tak jak tutaj było powiedziane, nie są uczone dzieci. Bynajmniej jest to absolutnie bardzo takie pobieżne. Uczy się plastyki, ale się jej do końca nie uczy. Dzisiaj już nie ma innej metody niż pokazywania na obrazie, na przykładach i to w przykładach z różnych dziedzin malarstwa, prawda? Tego, co się chce powiedzieć, że bez widoku w obrazu sam wykład, no trzeba być wielką osobowością, żeby porwać słuchaczy. No a tu się akurat złożyło tak, że ten pan miał i charyzmę i obrazy były piękne. Ja byłam w ogóle pierwszy raz na takim spotkaniu i powiem szczerze, że bardzo mi się podobało. Natomiast uważam, że absolutnie są potrzebne właśnie tego typu przekazy, bo jest to powiedziane językiem takim potocznym, gdzie wszyscy praktycznie, którzy są tutaj na takim spotkaniu, na takim odbiorze, rozumieją, co się do nich mówi. Osoby, które przychodzą na takie spotkania, to część z nich na pewno jest usatysfakcjonowana, że rzeczywiście coś tam się dowiedzieli i tak dalej, bo widać to po ich reakcjach. Pewnie nie do końca tak jest na uczelniach, gdzie się jest tak ogólnie z jakichś słusznych powodów, a nie do końca na każdym z wykładów. Ja zapraszam i uważam, że powinniśmy przyjeżdżać i przychodzić na takie pokazy, rozmowy, prelekcje.